Stowarzyszenie powstało w 2006 roku z inicjatywy rodziców zastępczych, którzy szukając osób o podobnych zainteresowaniach, także opiekujących się dziećmi, szukali także wsparcia i stąd był pomysł założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie się rozwinęło, prowadzimy grupę wsparcia, mamy trenerów, którzy prowadzą szkolenia dla rodziców zastępczych. My, jak zostaliśmy rodziną zastępczą, szukaliśmy pomocy najpierw w urzędzie. Tam nikt nam nie umiał pomóc, nie umiał doradzić, gdzie pójść. I tak zaczęło się poszukiwanie. Trafiając właśnie w internecie na Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego, postanowiliśmy tam się udać i tam znaleźliśmy pomoc wśród rodziców zastępczych, którzy nas pokierowali do specjalistów. I tak zaczęła się ogólnie właśnie współpraca ze stowarzyszeniem. Wiemy teraz, że możemy zawsze liczyć na siebie. Każdy z nas zna jakieś osoby, fachowców, którzy mogą pomóc i nam, i dzieciom. Oprócz wsparcia dla rodziców oferujemy także pomoc dla dzieciaków. Organizujemy spotkania integracyjne, organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne i z języka angielskiego też dzieciaki miały zajęcia taneczne, także przy współpracy można dużo rzeczy fajnych zrobić. W trakcie szkolenia to poznaliśmy wiele więcej takich już wskazówek co do dzieci przyjmowanych, bo jednak to nie są takie jak nasze biologiczne dzieci, tylko przychodzą już z dużym bagażem doświadczeń, z różnymi problemami, kłopotami, więc no, jednak to było bardzo ciekawe i wiele nas to nauczyło. Nie jest tak, że zawsze jest idealnie, bo dzieci i biologiczne, jeżeli są tylko same biologiczne, między sobą się kłócą. Kiedy są dzieci i biologiczne, i zastępcze, też się między sobą kłócą. Także to jest po prostu jak w rodzinie. No, jest ryzyko. Myślę, że to dużo też rola rodziców, żeby jednak z dziećmi rozmawiać i z biologicznymi, i z dziećmi powierzonymi. Żeby one miały jasną, klarowną sytuację i żeby nie było jakichś takich no niedomówień czy jakichś dziwnych tajemnic, które by później mogły jakoś źle rzutować na współżycie w rodzinie tak naprawdę. To nie jest tak, że to jest szablon ułożony i przychodzą dzieci i wszystkie w ten sam sposób są traktowane, tak? Tylko jedno ma problemy, powiedzmy, mniej złożone, drugie bardziej. Także trzeba w różnoraki sposób podchodzić do tych dzieci. A chciałabym wspomnieć jeszcze, że 17 dzieci u nas było i w większości wszystkie z interwencji, więc po prostu z domów wyrwane i to dla nich jest bardzo ciężkie, przechodzą traumę, a przy tej traumie to są ich zachowania różne też. I wtedy też wiadomo, jest przydatne te wszystkie szkolenia i te nasze wiadomości. Było ciężko, sprawiałam mamie na początku kłopoty, pamiętam do dziś, było ciężko, przyznaję. Ale z biegiem czasu wszystko się ułożyło i jest dobrze. Było troszkę takiego strachu, kto to będzie, jak będzie wyglądał, jak nas z nami się będzie bawił, ale dzieciaki przyjęły go bardzo miło, są razem bardzo życi, jak jednego czy drugiego nie ma gdzieś koło siebie, to zaraz się dopytują, gdzie jest, pomagają sobie i wspierają się, chodzą razem do klasy. Cały czas gdzieś tam jest ta opieka nad Dominikiem, martwi się o to, żeby wziął wszystko do szkoły, żeby miał zadanie zrobione. Cały czas gdzieś tam w tle jest ten Dominik. Filip różnie, jak to chłopak, nie? Walczył o swoje terytorium, ale też jest właśnie tak, że jak nie ma Dominika za długo, to już gdzie ten Dominik, co robi, dlaczego go nie ma, gdzie poszedł. Teraz mniej więcej mamy jakąś taką wizualizację tego, jak powinna wyglądać prawdziwa rodzina z prawdziwego zdarzenia, że nie liczy się to, czy ktoś ma na koncie milion, czy paręnaście złotych. Ważne, żeby to, co robi, robi z sercem. No i tyle w sumie.
Najbardziej takie, co mi utkwiło w pamięci, to Dominik do nas przyszedł w maju i za rok od przyjścia w pierwszej klasie mieli Dzień Mamy. W szkole przygotowywali ten Dzień Mamy i wierszyki, laurki. I Dominik właśnie mówi, wiesz mamo, teraz wiem, co to znaczy mama. To chyba było coś po prostu dla mnie niesamowitego. Teraz wiem, co to znaczy mama.